Halo, witam wszystkich. Jestem Arcisław, jesteście w to jest Black Mirror 3. Znajdujemy się w miejscu, gdzie ostatnio teoretycznie protagonista dostał pierdylca, ale jak się okazuje wcale nie do końca. Bo jak widzimy, miejsce jest tutaj naprawdę, to do którego uciekliśmy w nocy w lesie. Mamy rzeczy, które znaleźliśmy wtedy, więc... Co? Drewno na opał? These are provisions for the winter. Although I can't imagine that Ralph did this. Może ktoś mu pomaga? Jakiś ziomeczek, który się o niego troszczy. Ten, co na przykład miał te ciuchy, które nam zniknęły swoją drogą. Podobno Marej nas stąd zabrał, jak zemdleliśmy. O, nie oddaliśmy mu kluczy? No, zabawne. Bo teoretycznie wyszliśmy tupiąc nóżką, że jak to tak można uwalniać, wpłacać kaucję za nas, za Darena, mając na myśli własną korzyść. Jak tak można? Dlaczego ludzie nie są bardziej altruistyczni? Dlaczego nie oddają 5000 funtów za darmo? Tyle chyba było, co nie? Nie mam pojęcia. Beczka. A rainbow must always be full around here. Co to w ogóle jest? U, ślady wleczenia. No to ta, tutaj nam się glebło. Dragging tracks. Apparently this is where Murray rescued me. I can't remember a thing. Tunnel? Fortunately, the shack is built on stilts. Otherwise, I'd probably still be trapped inside. Żerć. Don't touch, or everything will collapse. Będzie łatwiej wejść. Czy coś? Chata? Perhaps it used to be a lumberjack's cabin. Now it's Ralph's new hideout. Definitely better than the corrugated iron shed at the academy. Prawda. I'm not at all interested in going back into that creepy shack. Masz cały czas pana Babiego, czyli maskotkę Ralfa. Lepiej, żeby się oddał. Ale no, kim ja jestem, żeby mówić, co ma robić? Mamy ten Polaroid. A Polaroid camera. Murray gave it to me. My good old SLR sadly never made it out of the ruins. Zapomniałem, że ważnym elementem tej serii jest robienie zdjęć rzeczom, które się potem odblokowują w galerii. Fabularnie? Nieważne, ale fajny feature. A ja o nim kompletnie zapomniałem. Myślałem, że zniknęła. A potem na nią nie spojrzałem. Dobrze wylazłem, nie było innej drogi, co nie? Nie było. Do pewności? Nie, nie ma. W kościele byliśmy. Ładne te tła są i to takie naprawdę ładne. Szczególnie to. Takie swojskie się wydaje, europejskie. Gdyby była jesień, to mógłbym powiedzieć, że u mnie w okolicy też tak wygląda. Gałęzie? Dead branches on a dead tree. Looking at that makes you feel much more alive. Liście? It was on the tree and now it's on the ground. That's what you call the fall. Giereczka słowna, bo wiecie, po angielsku fall to jest jesień, ale także spadanie. Wiecie, bo liście z drzew spadają, ale ten język jest wyszukany. Żwirowa droga prowadzi dokąd? Oho. Czy tędy się idzie do doktora? Flashback? Am I having them in the mornings now? What does this little man in my subconscious want to tell me?
I better pop one of those pills. O, szukamy w tym momencie miejsca z naszej wizji. Naszej. Czy powinienem się utożsamiać z Darrenem? Chyba nie do końca. Drut kolczasty, znak, rama. There's barbed wire attached to the wooden gate. Someone's got something against unwanted visitors. That's actually a no parking sign. But I guess in this context it means stay out. A locked gate made of rotten planks. The barbed wire and the sign are nailed to the gate. That means you can open or close it from the other side without touching the barbed wire. That's barbed wire. It was invented to block foot soldiers. Once you get caught up in it, the barbs rip dozens of cuts into your body. The more you try to free yourself, the worse it gets. And slowly but surely you bleed to death. I'm not gonna risk it. No. I don't feel like getting barbed wire wrapped around my legs. Całe szczęście, że ukradliśmy proboszczowi sekator. Nie żebym bardzo chciał tam iść, ale najwyraźniej powinienem. That's it. It's easy to carry the barbed wire away with the shears. Tam przejdę dalej? Może najpierw tutaj? Jest tu o wiele szarzy. A. I remember this house. I used to play with Angelina here when I was a kid. Could it be that Joyce was right? Propos doktora, jak się nazywał doktor? Herman? Tak, to jest. I can't go yet. Dawne mieszkanie Hermana. Kontener na odpadki? Kto to w ogóle teraz mieszka? Winterbottom powiedziała, że jest chyba jedynym doktorem w okolicy. A garbage can with a lock on it could be protection against wild animals or prying eyes. Sekator? The lock is too strong. I'd be better off looking for the key. Ale już myśli o tym, żeby kraść. Za płotem? Śmierć? The hole is in here. A dobra, bo tutaj w okolicy ma być dziura. Zapomniałem już. Czy mogę zrobić zdjęcie czegokolwiek? Nie wygląda na to, żeby ktokolwiek tutaj mieszkał, ale może. I don't think the place in my hypnosis was so near to the house. Rozbite okno? Glass is only broken at the bottom. Either someone wanted to climb in, but then didn't. Or the guy who smashed it had really short arms. Zrujnowany dom? Looks like no one's lived here for decades, apart from the rats, of course. Gore. Ktoś poprzekładał te litery, bo tutaj wcześniej był morg, kostnica. Nie ma szans, żeby to się tak samo poodpadało. Teraz jest gore. Flaki? Gore? Inviting. I doubt that's the original lettering. I can see mounts for two more letters. Domofon? Judging by the security measures at the gate, whoever lives here doesn't like visitors. I don't want to annoy them. Judging by the security measures. Samochód? What a rust bucket. But it suits the house. What the? It's just a blanket. Keep calm, Darren. Okej, ale już się robi ciekawie. Just an old rusty car. Just an old. Nic z nim nie zrobię. Nie, z kraju lasu. Gdzieś tam może będzie dziura.
jeżeli ona w ogóle istnieje. There's nothing there but scrub. Goa? I doubt that. Tak, napis jest cały czas taki sam, nic z nim nie zrobię. Ciemne miejsce. Nothing. No hole in the ground. Wait a minute. There's something there. A luminous sticker, just like the one I found in the hut in the woods. Perhaps Ralph lost it here, or found it. Does he live here now? Kopnij w drzwi, zobacz, czy ktoś wyjdzie. If the hole in the woods that Angelina fell in as a child was somewhere around here, it's long since disappeared. Find an anchor in reality? Garbage. Okej, czyli tutaj już nic nie znajdę, co on napisał w tym dzienniku? Jakaś wskazóweczka? Ej, zakon, czyli może będę miał okazję zapytać o to Wiktorię, albo rozejrzeć się po domu pani Wally. W końcu była przywódcą tej organizacji. Aha. Czyli możemy w sumie poszukać kolejnych ewidencji, że tak sobie zapożyczę. Grup mojego jest, dzisiaj jest jutro. Nie, nie ma księdza jeszcze. Idziemy dalej. Tylko gdzie jest nowy Wiktor? Powinien być w mieście, co nie? W mieście, we wsi. W tej zatęchłej dziurze. Tfu. Zrobię zdjęcie? Chciałbym zrobić chociaż parę. Tak jak w poprzedniej części. Aimlessly wander through the woods? No thanks. The last time I did that, I got arrested for arson and murder. Prawda. Dalej przez żwirową drogę. Aha. Ptaszor. Nie mogę mu zrobić zdjęcia? Szkoda. Byłoby idealne ruiny. A, dobra, tam są w oddali. Żadnych zdjęć, niestety. Co ciekawe, są tutaj ślady samochodu policyjnego. Whoever drives here with a car is either quite brave or quite stupid. Pieczkę, jeżeli to jest auto policyjne, to okej, bo tutaj było ciało Wally. Ale jeżeli to nie są ślady auta policyjnego, to ja pierdolę, inspektorze Spooner. Fajnie, że jedynym podejrzanym jest osoba, która chyba nie ma prawa jazdy i nie ma auta. The spiral staircase is completely decayed. The lighthouse hasn't been used for ages. An old abandoned lighthouse. It must have collapsed many years ago. I tutaj dawniej mieszkał właśnie Ralph przez pewien czas. Miejsce zbrodni. Nadal wygląda na zmyglone. I found Miss Valley's corpse here. Yes, right here. But there's no evidence of the crime to be seen. Next spring, lovers will be back here, looking out at the sea, arm in arm. To było całkiem mroczne, ale prawdziwe. Nie mogę zrobić zdjęcia tu nigdzie. Łe, całkiem ładna okolica. Może mało klimatyczna? Fine English cliffs, grey and steep. Perfect for bringing your life to an end. The North Sea. This is where England stops. Nie do końca, ale nieważne. Niebo. An English sky that no travel brochure can ever do justice to. Teoretycznie prawda, ja lubię takie szare niebo. Ale ja mam
dziwny gust. Ruiny. Które? Tędy? Okej, myślałem, że bardziej tą stroną. Uła, ale się zawaliło. Leszona chata? Jest tutaj? Nie, to też jest zawalone. The shed has also been destroyed. Now it's even uninhabitable for Ralph. Schody? The stairs originally led to the first floor. Now there's nothing there. Łuk bramy, która tutaj stała. Half of a huge archway. The academy must have been an impressive building. No fajnie by było ją kiedyś zobaczyć. A pile of rubble is all that's left of the entrance to the academy. I can consider myself lucky that I got out of there in one piece. Zmiar teraz patrzę na tą grę i... No, wracając jeszcze. Fajnie byłoby kiedyś ją zobaczyć całą, ale patrząc na to, co się stało z serią, czyli dostała reboot i jakoś przeszedł bez echa. I robiąc segway do rebootu, pograłoby się może kiedyś w ten reboot? Ma strasznie dziwne sterowanie z tego, co widziałem, ale... Może będzie ciekawy. Huge pile of rubble is all that's left of the entrance to the academy. I can consider myself lucky that I got out of there in one piece. Nic tu nie wyzdjęciuje. Kamienna głowa. A silent witness to the destruction. It won't be long until it's gone too. Mogę ciskać te kruki? Okej. Kolejny rodzaj znajdźki. To będę je naciskał w takim razie. Czyli tu już nic nie znajdziemy, możemy się wracać. Chyba, że mam jakieś magiczne narzędzie, które umożliwi mi przeszukanie tego całego barachła. Niestety nie. Albo istety, w sumie nawet lepiej. Wydeptana ścieżka. Aimlessly wander through the woods? No thanks. The last time I did that, I got arrested for arson and murder. A no tak. Myślałem, że tutaj nie było żadnej ścieżki. Ani drogi. Jak zwał, tak zwał. No to się wróćmy może do pani Wally? Albo jeszcze raz podręczmy rodzinę. Lock looks way sturdier than it used to be. I'm not gonna be able to get it open without a lot of hassle for sure. Już nas raczej nie wpuszczą. Not a good idea to bug her again. Nope, I'm not welcome here anymore. Nope, I'm not welcome here anymore. Okej. Poddał się. Frajer. Is it just me, or has nature taken its course at an amazing rate here over the last few weeks? I w sumie to jest prawda, te nimfy nie były wcześniej aż tak zarośnięte. Było widać kształty, co Darren komentował i to mocno. Co wydało się dla mnie dziwne. Skrzynka na listy, może coś do mnie? An empty letterbox. An empty letterbox. One of three nymphs that guard the castle and are supposed to provide light. Old Bates used to use the nymphs as a mnemonic device. In Greek mythology, nymphs often accompany superior divinities. They were seen as the benevolent spirits of trees, grottos, or important places. Well, that's my knowledge in nymphs pretty much exhausted. Okej, na jeden z obrazów można zobaczyć nimfy. Zamek Black Mirror? The castle looks really threatening from here. The castle looks really... Yes. I think one photo's enough. Chciałem zrobić zdjęcie, żeby mieć
osiągnięcie. Czy ja tu gdzieś widzę ptaszora? Bo na pewno go słyszę. Byłby widoczny, bo jest obiektem 3D na 2D tapetce. Będzie? It's certainly decorative, if you like having boulders in your garden. It's certainly decorative. Okej, czyli tutaj nic. Łańcuch. Włamiemy się. A jeszcze nie bądź... nie mam już narzędzia. Złamało się. Uznajmy tak, żeby było fajnie i nie za smutno, że oddaliśmy je księdzu. W międzyczasie, kiedy ekran się zaciemnił, oddaliśmy je po prostu księdzu. Propos księdza pewnie go nie ma jeszcze, no bo czemu miałby się pojawić? O! O! Ah, that has to be the priest. Oj, Czulku Wielebny, powiedz mi jedną rzecz. A gdzie to starego Darena pochowali? Excuse me, Reverend. Reverend is too much of an honor, my son. I'm Father Frederick. I see. Father, I'm Darren Michaels. You might know me already from the papers. I do. I assume you've come to confess. No, actually I haven't. I don't have anything to confess yet. What can I do for you then? Cmentarz? Can you tell me something about the graveyard? Oh, it's wonderful, isn't it? You can really sense the centuries past when you're in it. According to the records, some of the graves are over 800 years old. Probably all Gordons. The Gordons have had their own crypt since 1512. The academy was burned down and, well, space was needed for the many dead, and that's why the graveyard was rearranged. Grawasz? Seems the gravedigger has also been working here for an eternity. Mark? Oh, he does his job well. Yes, he really feels all that digging in his bones. He's been looking for an apprentice for years, but no one seems to be interested. Are you educated in a profession? I'm a physics student. Ah. Well, let's talk about something else. Student fizyki to całkiem dobre predyspozycje. No to powiedz mi coś o sobie, ojcze, a potem porozmawiamy o drugim ojcze. Ojcu. It would seem you've been in charge here for a long time. What are 40 years compared to eternity? To tyle? Okej. Kościół? The church here was built by Marcus Gordon, right? The good Marcus, yes. It was the year 1213 when Marcus Gordon struck down his brother Mordred in a duel. Marcus killed Mordred? Why? A brotherly feud which had been smoldering for some time. Marcus embodied good, Mordred evil, according to the legend. Marcus beat Mordred. Good prevailed. And what's this got to do with the Gordon curse? It originated in this period, right? Yes, as far as I know. Mordred uttered the curse shortly before he drew his last breath. He put a curse on Marcus and all following generations. But that will soon be over. Lady Victoria is the last of the Gordons. The family line ends with her. Mercifully, one would be forgiven to say, as the clan has terrorized this whole region with its dreadful family history. But I'm sure you already know all of this. Seems like you are well informed. Let's put it this way. I've been forced against my will to look at the curse in
a bit more detail. What do you mean by that? My real name is Adrian Gordon. I belong to that clan there in the castle. Oh, that, I'd say, a surprise. Adrian Gordon. I thought he died as a 13-year-old. But didn't he fall down the castle staircase? That's part of the dreadful family history that you were talking about before. But as you can see, I'm still alive. Risen again from the dead. My congratulations and God's blessing, my son. And what is your relationship to the Gordons, if I may ask? Perhaps you can remember Samuel Gordon? Oh, yes, Samuel. He came to confession shortly before he... Well, you know. Yes, I remember him. He was my father. That explains quite a lot. Ta. Do grupu Samuela dojdziemy na koniec. Wróćmy do początku, do Markusa i Mordreda. Da się dać zabawniejsze albo bardziej trafne imię dla antagonisty niż Mordred? Zwłaszcza jak historia dzieje się w Wielkiej Brytanii. We were talking about Marcus and Mordred. Yes, that's right. Marcus struck down his brother, Mordred, in a duel in the year 1213. After that, in order to atone for his actions, he had this church built here on pagan ground. A few years later, he also built the academy, also on pagan ground. It was to be used to house the Gordon Chronicles, so the curse could be researched by academics. But the Academy was completely burned to the ground in 1512. Most of the Chronicles were destroyed. Everything that could be recovered was brought here, to the church. Right, but all of these stories always begin with Marcus killing his brother. Does no one know the cause of the dispute? Well, there are various theories. Some say that Mordred was possessed by the devil. I also read somewhere that they were fighting over a woman. Which is pretty much the same thing, right? Basically, it's about the fact that Marcus Gordon, the more religious and stable brother, won. Mordred is depicted as a godless sinner who's burning in hell to this day. Do you know if the brothers were born here? Probably not. Both were tireless crusaders in the name of the church. Mogę wyciszyć się przez telefon? Why they built a castle here in Willow Creek can only be speculated on. Perhaps they freed the land of non-believers and the castle used to be a kind of keep in order to hold the area. Or they were gifted the land by the church as a reward for their support in the Crusades. Thank you, Father. Dalej. Znowu Marcos i Mordred? I'd like to hear the story about Marcus. A dobra. A few years it was, but the Thank you, Father. Anonimowe groby. Those anonymous graves in the graveyard. Doesn't anyone know who's buried under them? No one. Except the relatives. No to komplikuje lekko sprawę Samuela Gordona i jego grobu. Can you tell me where Samuel Gordon is buried? Bo jest samobójcą i mordercą. I'm afraid I can't tell you in which grave he's buried, but I can understand that you'd like to know. Is there any kind of plan of who is buried where? Not for the anonymous graves. But wait, I think I know how I can help you. Wyrwał stronę. Thank you, Father. Brak poszanowania dla... Thanks for the help. Nieważne. May the Lord be with you.
Amen. Co mi dał? Lista pochówków od 1981. The list of the names of all those who were buried here in August 1981. There are five names left. Henry Stanton, Dr. Heinz Hermann, Dr. Robert Gordon, James and Samuel Gordon. To nam trochę mówi, ale szukać grobu starego będziemy w kolejnym odcinku, gdyż ten jest wystarczająco długi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajki, jeżeli do zobaczenia w kolejnym odcinku, kochane dzieci Boże. Siema.